tak, ja może zacznę tak tytułem wprowadzenia. W mojej książce opisałem 12 życiorysów właśnie zapomnianych przedwojennych gwiazd, bo starałem się wybrać takie najbardziej naprawdę zapomniane, bo na przykład Janina Smolińska, myślę, może niewielu komuś mówić to nazwisko, a to na przykład była aktorka, która wystąpiła w hollywoodzkiej produkcji, bo w Płomiennej piosence z 1930 roku, a Alana Crosslanda, który zresztą był autorem pierwszego filmu dźwiękowego Śpiewak Jazz Bandu, więc taka dosyć znacząca rola, niestety jedyna w hollywoodzkiej karierze, ale też nasza polska gwiazda w Hollywood obok Poli Negri, więc myślę, że od niej zacznę, a potem po kolei przedstawię wszystkie 12 postaci, które były bohaterami mojej książki i myślę, że opowiem oczywiście tylko trochę, bo jakby mówiąc o każdej całej historii, to byśmy musieli się spotkać tutaj pewnie z kilkanaście razy. Ale myślę, że tak nakreślić krótko, tak kilka minut, to myślę, że tutaj uda mi się wszystkie postaci po kolei, po trochu. Czyli tak, Janina Smolińska, tak jak wspomniałem, nasza Polka w Hollywood, przynajmniej jeden raz, bo właśnie w filmie Płomienna piosenka. Niestety film się nie zachował, jeśli chodzi o warstwę wizualną, tylko częściowo warstwie dźwiękowej, więc niestety nie możemy podziwiać jej występów, ale wiemy, że tam wystąpiła, że nawet była korespondentką magazynu Kino przedwojennego właśnie z Hollywood. Chwaliła się znajomościami z Gilbertem Rolandem, z różnymi innymi postaciami hollywoodzkiego kina. A pochodziła, co ciekawe, prawdopodobnie pochodziła z jednej z mazowieckich wsi, najprawdopodobniej z Konopek, bo tam mieszkała rodzina Smolińskich. Tam przyszło na świat jej rodzeństwo, niestety do jej aktu urodzenia nie dotarłem, a też tutaj jest ciekawy problem właśnie z tymi datami urodzenia, bo ja jakby trochę może skrzywdziłem moje bohaterki, ale może jednak warto kierować się prawdą, bo one wszystkie się odmładzały, więc generalnie jak się patrzy na te daty, to trzeba wybrać tę najwcześniejszą, bo ona jest zwykle najprawdziwsza. Więc na przykład Janina Smolińska w wywiadzie, jednym z wywiadów mówiła, że jej wiek nie jest żadną tajemnicą, urodziłam się w 1905 w Warszawie. Okazało się, że urodziła się 8 lat wcześniej, nie w Warszawie, tylko właśnie na jednej z mazowieckich wsi, więc tutaj też niejednokrotnie te postaci mnie trochę zwodziły, trochę gdzieś tam na złe tory naprowadzały. W ogóle jeśli chodzi o Janinę Smolińską, ona zaczynała właściwie od kariery tanecznej i tak jak wspomniałem, wystąpiła w filmie, ale właśnie w roli tanecznej, bo występowała między innymi we francuskich różnych kabaretach nocnych, można być lokalach, w których się półnago pokazywała, a potem właśnie ta jej kariera nabrała trochę tempa, bo jak już wspomniałem, pojechała na konkursy, ona brała udział w konkursach piękności i to jej zapewniło też właśnie drogę do Hollywood, bo pojechała na konkurs Miss Universe w Ameryce i tam zwrócono uwagę na jej urodę i trafiła na plan hollywoodzki. Więc tutaj też ciekawe, tutaj możemy podziwiać jej niezwykłą urodę. No i też ta jej kariera się szybko załamała, a wszystko za sprawy pobytu jej w kraju, właśnie za granicą w Ameryce, ponieważ był problem, nie mogła przedłużyć sobie prawa pobytu. Wyszła za mąż za Waltera Grabowskiego, ale się okazało, że to było nieudane małżeństwo. On zaczął ją posądzać o to, że podbiła mu oko, ona pokazywała posileczone nogi. Prasa generalnie bardziej, zamiast żyć jej karierą aktorską, żyła tym medialnym rozwodem. Ona trochę w atmosferze niesławy wróciła do Polski. Próbowała odbudować swój wizerunek i się pojawił problem, bo był taki pisarz młody, Stanisław Brochwicz-Kozłowski. To jest też ciekawa historia. On posądził Janinę Smolińską jakoby swoją narzeczoną o to, że go pobiła i okradła. Ona oczywiście oburzona tym wszystkim zażądała przeprosin, on przeprosił ostatecznie, że jednak naruszył jej dobre imię. Po czym 8 lat później ten sam Brochwicz-Kozłowski został zastrzelony, czy zasztyletowany przez polskie państwo podziemne za kolaborację. Więc tutaj od początku była to dosyć ciemna persona, no i jeszcze chciała wplątać Janinę Smolińską w jakieś swoje ciemne zagrywki. Potem Janina Smolińska jakoś odnalazła swoje, wróciła do Paryża, skąd zaczynała i tam pracowała jako, prowadziła szkołę tańca. No i tak jak udało mi się do ostatniej wieści na jej temat dotrzeć, w 1954 roku
jeszcze te szkoły tańca prowadziła. Co się z nią potem działo, niestety nie wiem. Prawdopodobnie dożyła swoich dni we Francji, ale będę jeszcze oczywiście robić te życiorysy, bo ja też swoich postaci nie zostawiam. Dalej drążę temat. Tutaj mamy też zdjęcia właśnie Liny Smolińskiej z jej występów, czy to w Paryżu, czy też właśnie w atelier fotograficznym, zdaje się, w Ameryce to pierwsze zdjęcie robione. Więc myślę, że postać niewątpliwie ciekawa, warta przypomnieć. Tutaj mamy właśnie wspomnianego Waltera Grabowskiego, czyli tego męża. Proszę dosyć... bardzo, co te daty oznaczają? Daty urodzenia? Data urodzenia, data śmierci. A śmierć, to jest po 50. Bo w sensie, że urywa się trop, bo niestety jak bardzo chciałem, w niektórych wypadkach niestety nie dotarłem do daty śmierci. Też w niektórych wypadkach to było podyktowane tym, że osoba po prostu uciekła, zniknęła. Też o takich historiach opowiem, ale to myślę dalej. Przebijmy do kolejnej postaci. To jest niezwykła postać moim zdaniem, bo to jest kolejna postać polskiego pochodzenia w Hollywood. To był Edward Rachel, bo też myślę niewielu osobom znany, który pochodził z warszawskiej żydowskiej rodziny Zylberbergów. Zresztą jego rodzina prowadziła piekarnię przy Placu Grzybowskim. I on najpierw zaczynał od polskich filmów, zagrał epizod w filmie Miłość przez ogień i krew. Zagrał bezrękiego muzyka Jana Ordę w filmie Jana Kucharskiego i po nim też jego swoje pierwsze nazwisko sceniczne wziął właśnie Kucharski, Edward Kucharski. I ten Jan Kucharski, on znany był z tego, że odkrywał talenty i potem wysyłał je do filmów zagranicznych, czyli gdzieś tam do Wielkiej Brytanii, niekiedy do Francji. I właśnie Edwarda Rachello zabrał ze sobą do Wielkiej Brytanii. Też we Francji właśnie przebywał i w jednym z klubów nocnych wypatrzyła go córka Karla Lemle. Tutaj nie wiem, czy wymawiam dobrze. W każdym razie był to reżyser hollywoodzki i on jako polski Rudolf Valentino trafił na plany hollywoodzkich filmów. Wcielał się tam w postaci latynoskich kochanków, a przed pseudonim Rachello wziął od imienia swojej siostry Racheli. I tu jest też ciekawa właśnie historia, jak to Aman polski, można powiedzieć, stał się latynoskim kochankiem albo Polakiem żydowskiego pochodzenia, co jest takim ciekawą historią. On zresztą, to jest też kolejna ciekawa sprawa w jego życiu, że skończył karierę w czasie wojny aktorską i zajął się pracą The Voice of America. On nadzorował audycje, które były nadawane na Europę, był bardzo surowy, ale bardzo kompetentny i też w mojej książce przytaczam właśnie relacje, jak on kazał swoim pracownikom nagrać ciszę z jednego z placów w Nowym Jorku bodajże i wysłano mu to nagranie z tą ciszą. Na chwilę to na pewno nie jest cisza z tego miejsca, bo tam nie przejeżdżają takie a takie samochody. Do tego stopnia był właśnie, znaczy dźwięk ulicy, może nie tyle cisza, właśnie tylko dźwięk ulicy. Do tego stopnia był wymagający, że nawet takie rzeczy potrafił wyłapać i gdzieś tam jakoś zwrócić na to uwagę. Został odznaczony różnymi orderami za swoją pracę dla The Voice of America. Żył 76 lat. Po wojnie do Polski nie wrócił. Żył w Ameryce, ale na przykład pomagał polskim dziennikarzom jeszcze przed wojną organizować wywiady, między innymi z Charlie'm Chaplinem, wykorzystywał już te swoje hollywoodzkie znajomości, więc to też pokazuje tą jednak solidarność tych ludzi z Polską, że gdzieś tam pomagali zawsze Polakom, kiedy mieli okazję w Stanach, ci nasi Polacy. Tutaj właśnie kilka zdjęć z filmu South of Panama. To jest też z późniejszych filmów, właśnie pokazany jako człowiek niezwykłej klasy, elegancny, ale surowy jako szef, tak jak już wspomniałem. Przejdźmy może do kolejnej postaci, myślę trochę bardziej znanej osobom, które jakoś śledzą kinematografię, ponieważ Alma Carr była aktorką kina polskiego. Ona wystąpiła w trzech filmach, czy wystąpiła w pięciu bodajże, ale w trzech zagrała główne role. W filmie Zabawka, w filmie Panienka z Poste Restante i w filmie Tajemnica Panny Brinks. Jej kariera trwała 3 lata i właściwie była warunkowana jedną osobą, czyli jej producentem, ulubionym producentem filmów, Stefanem Gulanickim, którego była muzą. Opinie na temat jej talentu były dosyć sprzeczne. Niektórzy uważali, że właśnie wnosiła pewną naturalność do kina, ale z drugiej strony nie miała zbyt dużego talentu. I na przykład pojawiały się nawet do tego stopnia opinie o jej ostatnim filmie. Tutaj mamy właśnie zdjęcie, to drugie z jej ostatniego filmu, że
To taki dosłownie cytat z recenzji. Alma Kar jest otyła i wygląda na lat 30 kilka. Czym ona właśnie wtedy miała 33, ale udawała, że ma 28, więc ktoś wyłapał jednak to, że do tej odmładzania się dochodziło, do tego odmładzania się. I generalnie jej kariera, od tutaj mamy właśnie, ona była intensywnie promowana przez czasopismo filmowe Kino, tam zamieszczali te wszystkie kolorowe zdjęcia, kolorowane, właśnie o tym, że Alma Kar uwielbia boks, Alma Kar uwielbia pływać, różne tam były artykuły na jej temat. No ale ta kariera trwała 3 lata, bo kiedy Stefan Gulanicki, który zresztą posądzał ją o romans właśnie z tym Stefanem Gulanickim, kiedy zachorował czy tam podupadł na zdrowie, już nie był w stanie angażować się w produkcje filmowe, to kariera Alma Kar niestety osłabła, jej, że tak powiem, szansa na zrobienie kariery się skończyła. Ona się wycofała z kariery aktorskiej, wyszła za mąż zresztą po raz drugi, bo za pierwszy. Ona się nazywała w ogóle Lidia Iwanow i była córką popa. I generalnie jej rodzina była bardzo konserwatywna, ale ona na szczęście jakoś się z tej rodziny wyrwała i dzięki temu zrobiła karierę. Wyszła za mąż za pierwszego męża Picarda, ale on szybko dosyć się zakończyło to rozwodem małżeństwo, bo on chciał mieć dzieci, ona chciała robić karierę. No to jakby konflikt interesów. Ale później zresztą Alma Kar wyszła za mąż już po zakończeniu kariery za Adama Szymonowicza i z nim też nie miała dzieci, widocznie taki był jej wybór. Trudno tutaj stwierdzić jednoznacznie dlaczego, ale nie miała dzieci. Tutaj mamy zdjęcie jej z matką, to akurat z archiwów rodzinnych, rodziny Iwanowskich, czyli z kolei bratanka Almy Kar. Właśnie otrzymałem takie zdjęcia różne rodzinne, tutaj z matką Olgą Iwanow. Na zdjęciu jeszcze kolejne zdjęcie pokażę, jak po wojnie wyglądała Alma Kar. A tutaj jeszcze przedwojenne, jeszcze kolejny slajd, myślę, że to. Tutaj właśnie jest pokazana na tym drugim zdjęciu Alma Kar w wieku lat 59, już jako starsza pani. No, jak widać, cały czas urodę zachowała. No, myślę, że też trochę żałowała tego, że skończyła się jej kariera, ale z drugiej strony odnalazła się jakoś w roli pani domu, dożyła w wieku 89 lat. Co ciekawe, zmarła w Stanisławowie I, ale została pochowana w Kętrzynie aż, ponieważ tam mieszkała jej siostra Lina Stefanowicz i dwie siostry spoczywają razem w grobie w Kętrzynie. No i tutaj właśnie mamy jej zdjęcie, to jest też właśnie z archiwów rodziny Iwanowskich, to pierwsze zdjęcie jest z roku 38, czyli tuż po zakończeniu kariery, jak przechadza się ulicami, wydaje się, Warszawy. To drugie w 62, tak jak wspomniałem. Przejdźmy może do kolejnej postaci. Myślę, że to też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ bodajże w 1989 albo 90 takie czasopismo Stolica zorganizowało konkurs na najpiękniejszą w historii jakby wszechczasów Miss Polonię polską. I pierwszą nagrodę zdobyły te współczesne, drugą, ale trzecie miejsce zajęła właśnie ta Halina Łabęcka, która została Miss tyle, no, 60 lat wcześniej ponad, bo w 24 roku została najpiękniejszą czasopisma pani. Był taki konkurs Pani szuka najpiękniejszej pani i właśnie tą najpiękniejszą panią okazała się Halina Łabęcka. Zresztą ja tak nazwałem mój rozdział Piękność z kieszeni, ponieważ kobiety nadesłały swoje zdjęcia i jury patrzyło na te zdjęcia, nie potrafiło wybrać żadnej z tych kobiet jako najpiękniejszej. W pewnym momencie rzeźbiarz Stanisław Jackowski bodajże wyciągnął fotografię z kieszeni i powiedział, że ta dziewczyna pozuje mi do rzeźby. I wszystkie zdjęcia odwrócono na bok i wybrano właśnie te dziewczyny. Więc tak wyglądały konkursy wówczas, że dziewczyny wysyłały, a wygrywała i tak nie ta, która wysyłała zdjęcie. No ale w każdym razie Halina Łabęcka trafiła dzięki temu na ekrany i kina polskiego, bo zagrała w dwóch filmach polskich i dwóch filmach francuskich. Też trochę ona w ogóle wyszła za mąż za Feliksa Rzewuskiego, który udawał hrabię, a właściwie z hrabiostwem łączyło go tylko to, że miał duży majątek. I on ją wprowadził na salony warszawskie. On pewnie się przyczynił do jej jakiegoś takiego zaistnienia większego, po czym kiedy ona zaczęła grać, to on się sprzeciwił temu, jak oni wzięli ślub, to zaraz kazał jej zrezygnować z kariery aktorskiej. Więc po czterech filmach ona właściwie zrezygnowała z kariery, mimo że miała różne propozycje powrotu na scenę, nigdy na scenę nie wróciła, ani do kina, ani do teatru. Ale za to brylowała na salonach, była uważana właśnie jako hrabina Rzewuska za jedną z najpiękniejszych kobiet.
Zawsze była elegancka, zadbana nawet do końca życia, bo żyła lat 80, ale nieszczęśliwa, bo rozwiodła się z Rzewuskim, wyszła za mąż za Wojciecha Stpiczyńskiego, Piłsudczyka, i on w 36 roku zmarł. I ona przez te 50 lat żyła jako wdowa, zajmowała się córeczką Katarzyną Agatą i mieszkała przez ostatnie lata życia w Skierniewicach i uważano ją za, sąsiedzi uważali ją za kobietę niezwykle elegancką, dbającą o siebie, ale niestety no, była smutna, zgaszona, no bo jakby całe 50 lat była właściwie wdową, nie związała się z żadnym mężczyzną. Tutaj mamy właśnie jej zdjęcia z filmów, z balu mody, bo ona często bywała się na balach mody. Myślę, że przejdźmy może do kolejnej postaci. Lunia Nester. Też myślę, warta przypomnienia postać, bo nazywano ją tancerką trzech kontynentów, ponieważ jej rodzina bardzo dużo podróżowała. Ona się urodziła w Warszawie, ale właściwie dzieciństwo spędziła w Petersburgu, w Piotrogrodzie, to przez jakiś czas było tak nazywane to miasto. I tańczyła na przykład dla carewny Tatiany Romanowej, więc jako już bodajże 9-10-letnia dziewczynka. Potem wybuchła rewolucja bolszewicka, która niestety kazała rodzinie Luni Nester udać się na tułaczkę i oni aż trafili do Japonii. W Japonii ona tańczyła tańce azjatyckie, zresztą ona w wywiadach mówiła, że te tańce europejskie są takie krótkie, że to 5 minut właśnie ten taniec trwa, a w Japonii na przykład tańczyły te wszystkie kobiety taniec 2 godziny na przykład, że tak przeżywały te wszystkie, tak powiem, tak to kulturalnie było uwarunkowane. I ona potem z kolei z Japonii trafiła do Stanów Zjednoczonych, więc stąd te trzy kontynenty, Europa, Azja, Ameryka Północna. No i dzięki temu, że miała amerykańskie obywatelstwo, bo w 1930 roku otrzymała amerykańskie obywatelstwo, ona 10 lat później mogła Polskę bezpiecznie, znaczy bezpiecznie, no może nie tyle bezpiecznie, ale w czasie wojny udało jej się uciec z Polski, nawet na prośbę jej męża, bo ona nie chciała zostawić swojego męża Mariana Świetańskiego. Ale ostatecznie po jakimś tam bombardowaniu on stwierdził, że ona musi się ratować. On zostanie, bo on był żołnierzem, lekarzem, żołnierzem. On zginął w powstaniu warszawskim, ona przeżyła, uciekła do Ameryki. Tam angażowała się w życie właśnie polonijne, jakieś różne festiwale taneczne. Cały czas nigdy nie zrezygnowała z tej swojej tanecznej kariery. A wyszła za mąż potem za drugiego doktora, Jana Jachimowicza, który z kolei był między innymi lekarzem Marilyn Monroe. Czy możliwe lekarzem, co po prostu Marilyn Monroe korzystała z jego usług okazjonalnie. Też różni prezydenci amerykańscy, wcześniej też polscy prezydenci, jak jeszcze w Polsce mieszka, więc no, nawet potem przekrój w 1957 roku, właśnie tak na fali Gomułkowskiej odwilży, przypomniał postać Luni Nester, ale w takim właśnie negatywnym kontekście, bo wtedy krytykowano tych wszystkich artystów, którzy gdzieś tam wybrali życie na zbiłym zachodzie. I właśnie wytknięto jej, że ma niezwykłą słabość do lekarzy, bo pierwszy mąż był lekarzem, drugi mąż był lekarzem, a właściwie jeszcze napisano, że w Ameryce to nic nie robi, tylko chodzi po balach, ale jakby nie odnosi żadnych sukcesów. Więc tak niezbyt przyjemnie o niej pisano, myślę, że niezasłużenie o niej zapomniano, bo rzeczywiście była to postać niezwykła, tancerka trzech kontynentów, występująca w największych operach, największych amerykańskich nawet salach operowych, więc myślę, że tutaj też warta postać przypomnienia. O, to moja z kolei ulubiona postać, bo Harry Kord to właściwie się nazywał Stanisław Józef Bielski, ale tytułował się księciem Stanisławem Józefem Giedyminowiczem Bielskim. Twierdził, że jest potomkiem Jagiellonów, Giedyminowiczów. Tam był właśnie ród Kniaziów Bielskich. On się pod ten ród podpiął, bo to była zupełnie inna rodzina. Był z Bielskich herbu Jelita. Oni, ci właśnie Giedyminowicz Bielscy, byli herbu Pogoń Litewska. Gdzieś tam po drodze jedni wymarli, drudzy przejęli od drugich i herb, i nazwisko. I tam różnym jakby kombinowaniem doprowadzili do tego, że tutaj narodził się właśnie książę Stanisław Józef Giedyminowicz Bielski. I to była postać niezwykła, zresztą on miał romans i z Jarosławem Iwaszkiewiczem, i z Witoldem Ścitowieckim, właśnie był osobą biseksualną. Więc tutaj też tak dosyć interesujące to jego życie było, bo się obracał w takim towarzystwie artystycznym. Nawet co ciekawe, bo nawet moglibyśmy się nie spodziewać, że w 1935 roku już pisano w gazetach, że robił karierę przez łóżko i właśnie nawet wytknięto mu te romanse właśnie homoseksualne, co było dosyć nietypowe w tamtych czasach, kiedy raczej takie wątki starano się pomijać.
No i Harry Kord znany był z tego, że łamał właśnie i męskie, i kobiece serca. Zresztą była też afera, że podobno zabrał jednej starszej pani perły, czy jakieś inne majątności. Potem z kolei pod wpływem różnych tam skandali co przestano angażować go do filmów. On wyjechał do Francji, tam się zaangażował w ogóle w przemyt narkotyków, czy w handel narkotykami i tam na szczęście poszedł na współpracę z policją, więc tylko musiał zapłacić odpowiednią sumę pieniędzy i go wypuszczono. Potem w czasie wojny wyjechał do Ameryki, tam opowiadał na przykład takie historie, że oczywiście, że jest potomkiem Jagiellonów, że jest księciem, patriotą, że jego ojciec dostał od Hitlera propozycję zostania władcą marionetkowego państwa polskiego. Takie historie opowiadał, ale kiedy odmówił, Hitler skazał go na śmierć. Tylko, że jakby problem jest taki, że ojciec Harry'ego Korda zmarł dopiero w latach 60. i właściwie wyparł się swojego syna, nie chciał nawet po śmierci ojca, w ogóle nic od niego nie otrzymał Harry Kord, a on tak jakoś, nie wiem, co chciał sobie w ten sposób, czy wynagrodzić może problemy w dzieciństwie, bo jego ojciec był despotą, matka uciekła od ojca, miał trudne dzieciństwo, może to też wpłynęło jakoś na to jego kreowanie siebie. Ale gdzieś tam czarował tych dziennikarzy, oni się rozpisywali, jaki to cudowny książę patriota. Też przytoczę może taką historię, co z kolei Aleksander Janta Połczyński mówił właśnie o Harrym Kordzie, że Harry Kord chciał zorganizować Wigilię Polską w Ameryce dla swoich przyjaciół i zorganizował ten polski stół, 12 potraw. I nagle stwierdza w luksusowym hotelu, nagle stwierdza, jedziemy do kościoła na pasterkę i na tej pasterce on zasiadł na tronie, zaczął wygłaszać przemówienie do narodu polskiego. Kable gdzieś szły na zakrystię, w ogóle nie łączyły z Polską, ale on oczywiście głosił to swoje płomienne przemówienie. Wszyscy słuchali, a to nawet do nikogo nie szło poza tymi zgromadzonymi, a oni myśleli, że to nadaje na całą Polskę, właśnie łączy się ze swoim krajem. Potem właśnie Janta Połczyński rozmawiał z kobietą, która była świadkiem tego wydarzenia i jej tłumaczył, że to jest oszust, a ona mówi, że ale wciąż był taki przystojny, taki elegancki, znał maniery, więc jakby jak mógł być oszustem? Więc ludzie wierzyli, on udawał i gdzieś tam to życie wiódł barwne, ożenił się w ogóle z kubańską milionerką w pewnym momencie, to było tak, że ona wzięła mu powiedziała, żeby dał jej swój majątek, ona go wywiezie na Kubę, ale już tego majątku nie zwróciła, więc on został z niczym. Ona mu nagle stwierdziła, że oni nie są małżeństwem i przez 30 lat się procesowali o to, czy są tym małżeństwem, czy nie. To go jeszcze bardziej zrujnowało finansowo, więc ostatnie lata życia właściwie spędził tylko chodząc i zbierając gdzieś tam po znajomych jakiekolwiek pieniądze na swoje utrzymanie. Nawet trafił do więzienia na chyba 300 ileś dni, czy na 180. W każdym razie na kilka miesięcy za nieobyczajne zachowanie, więc tam gdzieś, nie wiem, do czego tam dochodziło w Ameryce, w każdym razie miał dosyć takie niezbyt ciekawe życie, przynajmniej szczególnie ten końcowy jego etap, więc to barwne życie gdzieś tam doprowadziło do smutnego końca. Myślę, że przejdźmy do kolejnej postaci. To też jest niezwykła postać, bo to jest dziewczyna z małej wsi Spławie pod Koninem, która postanowiła zostać gwiazdą. I ona napisała całą powieść w odcinkach w pogoni za filmem, o swojej pogoni za filmem. Oczywiście twierdziła, że Monika Carlo to jest jej prawdziwe nazwisko. W rzeczywistości była nieślubną córką Stanisławy Szygendy, właśnie kobiety ze Spławia, której mąż wyjechał do Ameryki. Ona poznała jakiegoś bogatego mężczyznę, który tam przyjechał. Tego owocem tego związku była właśnie Monika Carlo. Więc no, dosyć ciekawe było to, jak ta nieślubna córka ze Spławia trafiła do kina. I też podobnie jak Alme Karp promowało ją czasopismo Kino, bo właśnie ono opublikowało te wspomnienia w pogoni za filmem. Ono pokazywało właśnie zdjęcia Moniki Carlo, dwa razy była na okładce w ogóle czasopisma Kino. Grała właściwie tylko i wyłącznie epizody. To były tylko epizodyczne role, przy czym na przykład jak zagrała w filmie Czarna Perła dziewczynę przy barze, to recenzentka pisała, że epizod był ścięty o głowę i gdyby pozwolono jej, to na pewno zagrałaby wspaniale. Więc jakby zwracano specjalnie uwagę na jakiś epizod, pomijano nawet jakieś role drugoplanowe, żeby tylko wypromować tę panią Carlo, pannę Carlo. No tak jak widać, jej losy powojenne nie są znane. Wiadomo, że przeżyła wojnę, bo w 1946 roku wystąpiła w roli Baldadyny w Teatrze dla Dzieci w Gdyni. To jest ostatni ślad jej życia. A zagrała, tak jak wspomniałem, tylko epizody, ale zagrała też jedną rolkę małą w Teatrze Malickiej, czyli próbowała też jako aktorka teatralna.
I oczywiście więcej opisuję w mojej książce, jak to jej niezwykła droga do filmu wyglądała. Też ta historia jest o tyle ciekawa, że nawet nazwano ten pamiętnik kapitalny w swojej prymitywności, że ona tam prostym językiem pokazywała tym dziewczynom, które gdzieś tam zdychały do różnych tam gwiazd typu Bodo, Brodzisz, jak mogą gdzieś spróbować zawalczyć o swoje marzenia, spotkać tych swoich idoli. Jakby temu też służyło chyba promowanie jej osoby, żeby pokazać, że każdy gdzieś tam może stać się częścią tego przedwojennego kina. Tutaj mamy właśnie jedną z jej rulek w filmie, bodajże to było ABC Miłości. Tutaj mamy właśnie ją pokazaną jako tancerkę rewiową, właśnie kobieta w tym kimonie takim japońskim jakby. Tutaj zdjęcie z fotografii autorstwa Benedykta Dorysa, który był głównym fotografem przedwojennych gwiazd. Więc rzeczywiście no, urodę miała, zwracała uwagę, no, ale kariery niestety nie, albo myślę niestety nie zrobiła w kinie. Przejdźmy może do kolejnej ciekawej postaci, Włodzimierz Łoziński. To akurat tyle ciekawe, że ja napisałem rozdział o Łozińskim, a teraz dopiero dzisiaj nawiązałem kontakt, czy wczoraj, z jego siostrzeńcem, więc pewnie będą kolejne ciekawe historie, kolejne ciekawe zdjęcia, więc jakby ja tych postaci cały czas gdzieś tam te postaci badam, nie zostawiam ich tak po prostu, że napisałem i już jakby nie interesuje mnie ich życie, cały czas gdzieś szukam, co można jeszcze uzupełnić. To jest postać kontrowersyjna w pewnym sensie, bo on zagrał w kilku filmach przedwojennych, występował w teatrze, ale to jego życie wojenne jest chyba nawet o wiele ciekawsze niż to artystyczne, ponieważ on w czasie wojny najpierw trafił do Auschwitz, gdzie został, taka jest rodzinna historia, został rozpoznany przez medyka, który miał wykonać śmiertelny zastrzyk jemu, że rozpoznał w nim aktora przedwojennego, co też jest ciekawe, i pomógł mu w ucieczce. I faktycznie jego zwolniono z Auschwitz, ale potem on był szantażowany, grożono mu, że tam wróci. I nie wiadomo, ja też staram się nie oceniać gdzieś tam tych wyborów, bo jeśli nie wiem, to po prostu nie wiem, dlaczego to zrobił, ale trafił do SS Galicjen, czyli do grupy ukraińskiej, która współpracowała z Niemcami przeciwko Armii Czerwonej. I on w czasie bitwy pod Brodami został wzięty jako zakładnik do niewoli i przez 10 lat żył w obozie sowieckim z kolei, w łagrach. Więc no, postać, która przeżyła i Auschwitz, która przeżyła łagry. Potem, kiedy go zwolniono z łagrów, no to tak był już wymęczony, że właśnie dożył tylko 48 lat. Właściwie 5 lat po zwolnieniu zmarł w Kałuszu. I też to jest ciekawe, że aktor, który był chwalony za nienaganną dykcję w tych przedwojennych filmach, nie dostał zgody od władz komunistycznych na powrót do Polski, bo miał za słabą znajomość języka polskiego. Więc taki paradoks, że nie pozwolono mu na powrót. Może przewidzimy jeszcze kolejne. Tak, tutaj właśnie te zdjęcia, które otrzymałem od rodziny Włodzimierza Łozińskiego, otrzymałem też od jego wnuczki pakiet dokumentów. Też ciekawostka jest taka, że Włodzimierz Łoziński w ogóle był z pochodzenia łemkowskiego. Urodził się w Krynicy, a jego wuj, Harasym Gromosiak, był opiekunem Nikifora Krynickiego. Tak, żeby pokazać powiązania z różnymi znanymi postaciami. Takich różnych powiązań jest sporo właśnie w tym artystycznym świecie. Każdy gdzieś tam jakoś ze sobą był związany. On spoczywa na cmentarzu zwanym Żydowskim w Kałuszu. Niedługo mam dostać zdjęcie jego grobu od jego właśnie siostrzeńca, więc też jestem ciekaw, jak to wygląda. Podobno ten grób jest dosyć zaniedbany. Może jakoś się gdzieś tam uda, czy jakąś akcję zorganizować, żeby jakoś tą pamięć o nim kultywować. Postać jest niezwykła, co prawda, tak jak wspomniałem, kontrowersyjna, ale też doświadczona przez los, że to, co przeżył, no trudno mi tutaj oceniać, ale poniekąd mam wrażenie, że jednak wymazuje gdzieś tam jakieś kontrowersyjne wybory, albo chociaż je jakoś niweluje, no bo jednak przecierpiał 10 lat w obozie w łagrze. Tutaj trudno mi tutaj jakoś się do tego odnieść. Staram się po prostu relacjonować, jak było. O, tutaj myślę, najciekawsza i najgłośniejsza z postaci, najbardziej znana, czyli Lina Benita. Mamy pokazane, jak była właściwie kameleonem, bo zmieniała swój wizerunek. Zaczynała od filmu Puszcza i tutaj właśnie jej wizerunek pierwszy w kinie w 1932 roku, jak zadebiutowała. No i ta słynna okładka z 1937 roku, to właśnie Lina Benita właściwie naga z papierosem w ręku, prowokacyjnie wyglądająca. Myślę, że to jest jedna, jedyna taka okładka kina, bo kino miało takie okładki z reguły zachowawcze, że jednak te artystki właśnie tak się, jak tu na pierwszym zdjęciu, jak się tylko uśmiechały, gdzieś tam ewentualnie jakieś zdjęcia grupowe, ewentualnie z planów filmowych. No tutaj mamy jedną taką prowokacyjną okładkę, która właściwie no,
w różnych innych magazynach, nawet współczesnych, myślę, żeby została pokazana i nie zbudziłaby zdziwienia, że takie zdjęcie się pojawia. A no, cała historia Inebenito to oczywiście można opowiadać godzinami o jej niezwykłym życiu, ale myślę, że to, co jest najciekawsze, to, co opisałem w książce, czyli jej losy powojenne, które nie były znane, bo gdyby 2 lata temu ktoś czytał o Inebenicie, to wszędzie znalazłby informację, że ona zginęła w powstaniu warszawskim z maleńkim synkiem w kanałach w czasie przeprawy ze Starego Miasta do Warszawy, znaczy do Warszawy, do Starego Miasta do centrum, do Śródmieścia. Swoim maleńkim synkiem, jak były opisy całej jej śmierci, że tutaj w kanałach utonęła, czy nawet, że ją zadeptano, jakieś różne dramatyczne scenariusze snuto, a tymczasem w lutym 2018 roku pojawił się komentarz pod jednym z artykułów o Inebenicie, może nie przebijajmy jeszcze, że Inebenita przeżyła, była moją babcią, mieszkała najpierw w Maroku, potem w Stanach Zjednoczonych. I to był komentarz, który się pojawił w lutym 2018 na stronie Ilustrowany Tygodnik Polski. I ja tak zobaczyłem go bodajże w czerwcu i pomyślałem, że no coś może być na rzeczy, że może jednak ona nie zginęła, może jest jakiś szczęśliwy scenariusz, ale no nikt w to nie wierzył, wszyscy mówili, przecież tyle różnych tam plotek krążyło, może kolejne jakieś, że tak powiem, jakieś oszustwo, jakieś wymyślenie. Też nie uwierzył autor tej strony, bo niby dostał zdjęcie Inebenity, ale uznał, że to jakieś podrobione, jakieś fałszywe. We wrześniu się ukazało jakby dementi, że to jednak nie jest Inebenita, że jednak ona zginęła, po czym w październiku się odezwał słoweński polityk, to też jest ciekawe, słoweński polityk Ingo Pasz, który stwierdził, że jego ojciec, czyli Hans Georg Pasz, był trzecim mężem Inebenity, czyli jakby najpierw ożenił się po raz pierwszy i właśnie jego synem był pan Ingo Pasz, a potem ożenił się z drugą kobietą, którą właśnie była Inebenita. Czyli Inna Florow Buchak, bo tak się nazywała naprawdę. I ta osoba, bo tamten komentarz był anonimowy, ta osoba napisała swoje personalia, podała adres mailowy, ja napisałem, otrzymałem w odpowiedzi pakiet dokumentów, zdjęcie, które potwierdzało, tak, Inebenita przeżyła wojnę, była najpierw w Dolnej Saksonii, no i potem się pojawiła jakby walka o to, żeby ci ludzie z tego Ilustrowanego Tygodnika skontaktowali pana Pasza z tym wnukiem Inebenity. No i generalnie przed świętami w 2018 roku ten kontakt został nawiązany. W styczniu kontakt z rodziną Inebenity nawiązałem ja, z tą amerykańską, i poznałem jej dalsze losy. Ona trafiła po wojnie, po powstaniu warszawskim, właściwie w trakcie jeszcze wojny. Przeszła najpierw do Austrii przez kilka miesięcy, potem do Dolnej Saksonii. Tam wyszła za mąż za Hansa Pasza, który był ojcem jej synka Tadeusza Michała, który właśnie jakoby miał zginąć razem z matką w tym powstaniu, a w rzeczywistości przeżył. Oni trafili do tego Rumspringe w Dolnej Saksonii. Mąż Inny został zamordowany. O, tutaj mamy właśnie zdjęcie, które się pojawiło. To pierwsze Inebenity z synem. Drugie już z Ameryki w latach 50. No i generalnie było tak, że w tym Rumspringe Hans Pasz jednego dnia wyszedł z domu i nie wrócił. No i Ina przez 3 miesiące chodziła z chatki do chatki, bo to były obozy dla uchodźców polskich, czy w ogóle z Europy Wschodniej, właśnie na terenie Niemiec. I chodziła od chatki do chatki, wypytywała tego męża, w końcu po 3 miesiącach odkryła, że został zamordowany. I co ciekawe, w dokumentach, akcie zgonu swojego męża, kiedy podawała informacje o jego śmierci, podała właśnie jako panieńskie nazwisko Benita, co jakby ją zdemaskowało też trochę, że to rzeczywiście była Inebenita. I wtedy po raz ostatni użyła tego nazwiska, bo właściwie wymazała całkowicie Inebenitę ze swojego życia. Rodzina w Ameryce w ogóle nie wiedziała, że ona była aktorką. Właściwie nic o niej nie wiedzieli. A ona była gwiazdą przedwojenną, no bo wystąpiła i w filmie Dwie Joasie z Jadwigą Smosarską. Wystąpiła w Przybłędzie, która jest bardzo często też pokazywana. Wystąpiła w Ja tu rządzę u boku Zbigniewa Rękowieckiego. W wielu filmach, właściwie to chyba było 16 i 17, licząc Serce Batiara, które nie wyszło ostatecznie z powodu wybuchu wojny. Więc była, nawet otrzymała tytuł specjalnie wymyślony dla niej, Królowej Seksapilu Stolicy na letnim balu mody w hotelu europejskim w 1939 roku. No i taka gwiazda kompletnie wymazała ze swojego życiorysu swoją przeszłość, nigdy nie mówiła o sobie. Nawet jej synowa wypytywała ją w pewnym momencie, bo ona mówiła tylko o tym, że pochodziła z Kijowa, tam jakieś szczegóły o temat swojego dzieciństwa, też na przykład o tym, że bo ona uczyła się w Sacré-Cœur, czyli w szkole francuskiej, i podobno trafiła tam, bo była niegrzeczna w
stosunku do swojego ojca. Ona najpierw miała w ogóle francuską opiekunkę, ale jakoś tam ta francuska opiekunka sobie nie radziła, więc wysłano ją do Paryża, żeby się kształciła. Też opowiadała na przykład swojej rodzinie o okolicznościach swojego przyjazdu do Polski właśnie z rodziną, że jej ojciec, który był arystokratą, miał swoją służbę, która pomogła mu przedostać się z Kijowa w czasie tuż po rewolucji bolszewickiej do Warszawy. Z kolei brat, czyli jej stryj, Aleksander Florow-Bułchak, był zły dla swojej służby i jemu z kolei nie pomogła służba. Taka ciekawostka właśnie od rodziny Liny Benity Zasłyszana, którą ona przekazywała swojej rodzinie. Jutro w ogóle byśmy mieli rocznicę urodzin Liny Benity, ale okazało się, bo pisano, że urodziła się 1 lutego, a w dokumentach ma 1 marca w większości dokumentów i ona sama mówiła zawsze, że urodziła się w marcu. Więc myślę, że jednak 1 marca się urodziła, nie 1 lutego. W ogóle tak jak inna odmładzała się o 4 lata, bo urodziła się w 12, a podawała 16 rok. Tak jak wspomniałem, była po śmierci właśnie Hansa Pasza, trafiła do Francji, tam występowała, grała na tamburynie i śpiewała w lokalach nocnych w Nicei w Cannes. Nawet jej syn pamięta, jak jakiś mężczyzna wręczał jej pieniądze za śpiewanie na pogrzebach właśnie. I potem trafiła, tam poznała w ogóle Lloyda Scadera, czyli Amerykanina, z którym się związała, z którego zaszła w ciążę, ale on miał żonę, więc musiał wrócić do Ameryki, rozwieść się. Potem on wrócił, oni pojechali do Algierii, tam wybuchły, wtedy, bo to był 53-54, tam wybuchły zamieszki na tle niepodległościowym, powstanie, ona ruszyła samochodem z nim do Maroka, tam mieszkali w bazie wojskowej, bo on był w służbie cywilnej American United States Air Force. W 60 roku trafili do Stanów Zjednoczonych, w 62 zamieszkała w Pensylwanii na Benita, w 64 została wdową i 20 lat życia spędziła właśnie kolejnych jako wdowa w Middletown w Pensylwanii. Pracowała w ogóle jako sprzątaczka w motelu. Ona, wielka gwiazda przedwojenna, skończyła jako właśnie sprzątaczka w motelu. W 65 roku otrzymała amerykańskie obywatelstwo. Tutaj mamy to zdjęcie, więc podpisuje się jako Ina Scadder. Ma już wtedy 53 lata. Tutaj jest właśnie to jej zdjęcie już jako starszej 53-letniej kobiety. Znaczy starszej, może nie starszej, bo... ale mówię, że starszej niż w czasach aktorskich na pewno i starszej niż 30-40 lat. W średnim wieku, może tak się umówmy. Przejdźmy dalej zatem. Bożena Alessu, również niezwykły życiorys. Tutaj może nawet, można powiedzieć, zbiorczo ją ujmę z kolejną postacią, czyli Elżbietą Kryńską, ponieważ obie te postaci zakochały się, obie te aktorki, tancerki, bo w przypadku Bożeny Alessy ona była nazywana kobietą bez kości, ponieważ była tak elastyczna, mówiono o niej właśnie kobieta wąż, kobieta bez kości, ale występowała między innymi w Morskim Oku, w różnych teatrach warszawskich, wystąpiła też w Pieśniarzu Warszawy z Eugeniuszem Bodo w epizodzie, kiedy on z nią tańczył akrobatycznego walczyka, że oni zaczęli od walczyka, skończyło się na różnych akrobacjach, wygibasach, że tak powiem. I ona w czasie wojny występowała w Teatrze Miasta Warszawy. To był teatr jawny, kierowany przez jego syna. I ona tam, bo to był teatr, w którym były właściwie dwa teatry w jednym. Bo był Teatr Miasta Warszawy z polskimi aktorami i funkcjonował tam też Teatr der Stadt Warschau z aktorami niemieckimi. Jeden z tych aktorów niemieckich zakochał się właśnie w Bożenie Alessu. Ona rozwiodła się z mężem Marianem Słuchcickim i wyjechała z tym aktorem losem do Monachium, do jego rodziny, w czasie tuż przed powstaniem. Tam przez 5 lat tańczyła dla amerykańskich żołnierzy, bo to była amerykańska strefa okupacyjna. Potem wybrała się do Ameryki. W Ameryce kontynuowała swoją karierę taneczną. Związała się z Wasylem Zonychem, bo rozwiodła się ze swoim tym niemieckim mężem. Związała się z Wasylem Zonychem i stworzyli duet De Valenos, czyli Beatrice i Bill Valenos. Występowali nawet w Ed Sullivan Show jako gwiazdy w Las Vegas, na różnych festiwalach. Tutaj właśnie pokazane, co ona potrafiła zrobić ze swoimi czy nogami, czy w ogóle ze swoim ciałem, jak to wszystko wyglądało, jakie różne akrobacje oni wykonywali wspólnie. Właśnie jej mąż Wasyzony. Ona się odmłacała o 7 lat, ale myślę, że miała do tego pełne prawo, bo urodę zachowała do końca życia.
tutaj pokazane właśnie rośliny, nie wiadomo za co ona się trzyma, bo tutaj naprawdę niezwykłe są te akrobacje. A to jest zupełnie ciekawe, to jest też ciekawy przykład, jak ja trafiłem na te różne historie, bo ja generalnie pisałem pracę licencjacką o przedwojennych Miss Polonia i nawiązałem kontakt z wnuczką Miss Polonii Anieli Rzeszczewskiej, która mi powiedziała, że jej, że tej Anieli Rzeszczewskiej brat był mężem Ireny Alexo. I się okazało, że ta Irena Alexo była właśnie siostra Bożeny Alesso. I dzięki temu skontaktowałem się z córką tej Ireny, czyli właśnie siostrzenicą Bożeny Alesso, która mieszka w Kanadzie. Ona mi przysłała te właśnie zdjęcia powojenne, opowiedziała mi całą jej historię. Też Bożena Alesso, kiedy zrezygnowała ze swojej kariery ona zrezygnowała ze swojej kariery tanecznej, bo doszło do wypadku. W trakcie jednego z takich występów Bill Sonnych, czyli Basil Sonnych, czyli jej mąż, dostała ataku serca, czy bólu serca. Ona upadła na ziemię, ból pleców jej dokuczał już przez całe życie, chociaż ona bardzo chciała wrócić do tańca, no to nie pozwalały jej pewne okoliczności. Ale co ciekawe, kiedy w wieku 70 lat poszła do lekarza, lekarz jej zalecił gimnastykę, a ona mu wtedy tak się wygięła, że on wezwał całą po prostu komisję jakoś tam lekarzy, żeby zobaczyli, jak to 70-letnia kobieta może jeszcze się wygiąć w życiu i jakby nic się nie działo. Tutaj mamy właśnie pokazaną, właśnie ona na okładce jest tej mojej książki ze swoim właśnie Basylem Sonnychem. To jest pokazane jej zdjęcie jako 76-letniej pani, więc myślę, że mimo swojego wieku zachowała urodę, zachowała jakąś klasę, wdzięk, elegancję, co też myślę, no, pokazuje, jak te właśnie gwiazdy, że to jednak były prawdziwe gwiazdy, że one nawet po wojnie, czyli Ina Benita, która po wojnie jeszcze malowała paznokcie, chodziła jak tancerka, która właśnie miała taką swoją klasę cały czas właściwie. Jakby mimo to, że nie wiedzieli, że ona była aktorką, to wiedzieli, że ona była kimś. Jakby tutaj cały czas gdzieś ta tajemnica była, ale jednak no, zachowała tę swoją klasę i te aktorskie maniery. Może przejdźmy właśnie do Luli Kryńskiej. Lulia Kryńska też wyszła za mąż za Niemca w czasie wojny. Ona może zaczyna od początku, ona w ogóle zasłynęła na początku tym, że brała udział w konkursach piękności. Ona brała udział w konkursie Chicago Tribune na najpiękniejszą kobietę. Brała udział w konkursie wyborach na królową Hita, też ją ogłoszono dla mnie jedną z najpiękniejszych. Występowała też w kilku filmach, też właśnie jeden z filmów był reżyserowany przez Eugeniusza Bodo. Ona wystąpiła na przykład w Zawiny niepopełnione, takim filmie, i Kobiety nad przepaścią. No i tutaj jej historia też jest trochę podobna do historii Bożeny, ale ona też występowała w teatrze na przykład. Na przykład wystąpiła w takim spektaklu typ A, w którym mówiono, że po raz pierwszy pojawił się na scenie akt męski, ale to była trochę, tak powiem, ściema, bo tak jak ukazano tego mężczyznę, że wydawało się, że to jest akt, ale on był ubrany jednak, więc jako tutaj też taka plotka gdzieś tam potem się zrodziła, to był pierwszy męski akt, właśnie Wojciech Szczurzyński. Ale w rzeczywistości no to nie było wtedy, nie doszło do tego aktu. W każdym razie Lula Kryńska właśnie była też aktorką w Teatrze Jaracza, czyli Teatrze Ateneum. Wystąpiła chyba też w Teatrze Malickiej. Występowała w kilku w każdym razie teatrach warszawskich. W czasie wojny występowała w Teatrze Komedia i zakochała się w niemieckim prawniku, ona tym razem w niemieckim adwokacie. Wcześniej miała jeszcze dwóch mężów, z którymi się rozwiodła. W Gerardzie Schmidcie, który zajmował się między innymi rozwodami w okupowanej Warszawie, też likwidowaniem mienia i różnymi sprawami prawniczymi. I na przykład AK posądzało ją właśnie o współpracę z Niemcami, że mówiło o niej, że ona jest pomostem między środowiskiem polskim a niemieckim, co też jest dosyć kontrowersyjne, dlatego że często ten właśnie pomost między środowiskiem polskim a niemieckim był, że tak powiem, te kobiety były często pomocne, bo na przykład znamy takie historie związane chociażby z Marią Malicką, która na przykład, żeby wyciągnąć swojego byłego męża Zbigniewa Sawana z Auschwitz, znalazła jakiegoś Niemca, z którym gdzieś tam go spiła, nawet żeby właśnie on, jeśli tam zaprosiła go do siebie, spiła, żeby on zgodził się na uwolnienie, czy jakoś coś zadziałał. I na przykład Ina Benita tak samo była posądzana za kontakty z Niemcami, a ona też na przykład, kiedy miała kochanka Otto Havera, to poprosił ją, z kolei pan Piotr Gacek w swojej książce pisze, że ona poprosiła Otto Havera o zwolnienie, na przykład o pomoc w uwolnieniu z więzienia kuzyna aktora Franciszka Brudniewicza. I tam jest opisana cała historia, jak ona gdzieś tam dzięki tej swojej zakazanej relacji pomagała innym ludziom, aktorom. Więc tutaj
Ja też nie oceniam tych osób jako właśnie kolaborantów, zdrajców, bo to była jakaś metoda pomocy mimo wszystko. Tutaj też to jest bardzo delikatny temat. W każdym razie, wracając do Luli Kryjskiej, ona nie została skazana przez państwo podziemne. Oni stwierdzili, nawet tak napisali, że ona właściwie była czy bezużyteczna, czy bezwartościowa właśnie w tych kontaktach, czy użyto jakiegoś takiego określenia i sprawę umorzono. Ale ona nigdy nie doczekała się żadnej weryfikacji pozytywnej czy negatywnej, ponieważ uciekła do Wenezueli. Tam pracowała jako bibliotekarka w Caracas i też mi się trochę urywa na 1991 roku. Cały czas gdzieś tam szukałem i przez ambasady i przez polonijne środowiska, nikt nic nie wie. Możliwe, że zmieniła nazwisko, bo dużo osób zmieniało gdzieś personalnie, żeby zacząć nowe życie, gdzieś tam wymazać pamięć o tym, co było. Ale na przykład w stolicy w 70 roku pojawił się artykuł, że Lula Kryjska chce wrócić, chce przyjechać. Ale widocznie czy władze komunistyczne jej nie pozwoliły, czy nie odnotowano jakoś tego jej przybycia, bo nie ma informacji, że ona była w Polsce. W każdym razie pracowała w bibliotece w Caracas, też kolejna sytuacja, w której aktorka właściwie no, traci swoją aktorską pozycję przez wojnę i musi się zacząć w innej sytuacji odnajdywać. Tutaj właśnie mamy zdjęcie Luli Kryjskiej i kolejna postać, ostatnia myślę, ostatnia, która, no to był aktor, bo ja generalnie chronologicznie tutaj jak widać te postaci uporządkowałem, to był przedwojenny aktor dziecięcy. Ja się skontaktowałem z jego synem, panem Krzysztofem Rogulskim, który jest cenionym reżyserem, filmowcem. Jego brat z kolei, czyli syn też Stefana Rogulskiego, Jerzy Rogulski, zagrał w takim filmie Planetarium z Natalie Portman na przykład i z Lily Rose Depp, więc tutaj jakby synowie kontynuują tę karierę ojca, a Stefan Rogulski był aktorem dziecięcym, on wystąpił w filmie Janko Muzykant jako mały Janko, jak Janko Muzykant, wystąpił w Legionie Ulicy, czyli w filmie, który zaginął, który był podobno jednym z najlepszych przedwojennych filmów. Więc no niestety też ubolewam nad tym, że właśnie ten film niestety zaginął, bo był naprawdę pionierski pod wieloma względami, na przykład właśnie sceny plenerowe, angażowanie też naturszczyków, różne elementy pionierskie tam były. W każdym razie Stefan Rogulski jeszcze mając 15 lat zakończył swoją karierę aktorską, to był 33 rok, ale po wojnie proponowano mu powrót, ale on stwierdził, że nie wróci do aktorstwa, dopóki nie pojawi się w Polsce Anders na białym koniu, czy będzie, nie wróci. Jak wiemy, to niestety się nie doszło do tego i Stefan Rogulski nigdy do kariery aktorskiej nie wrócił. Był przeciwnikiem komunizmu, ale musiał z czegoś żyć, więc pracował, o ile wiem, w jakimś przy BHP, w jakichś zakładach właśnie od bezpieczeństwa i higieny pracy, więc nie musiał wstępować do partii, ale dzięki temu nadali mu, że tak powiem, spokój, nie męczyli go, że pracował właśnie BHP. Tutaj mamy jego żonę, Zofię Wilczyńską, ale nie mylić z aktorką Zofią Wilczyńską, to zbieżność nazwisk. On w ogóle zaczął od tego, że jego ojciec pracował, z tego co pamiętam, jako krawiec w teatrze i gdzieś tam wypatrzono zdolności tego Stefka i go zaangażowano najpierw właśnie do filmu, potem do Instytutu Reduty, gdzie on tam szlifował swoje aktorstwo. On bardzo chciał grać, ale właśnie on bardzo bolał nad tym, że no nie chciał być częścią socjalistycznego kina, nie chciał być częścią komunistycznego kina, no i konsekwentnie się tego trzymał. A też w czasie wojny podobno był powiązany z Międzynarodowym Czerwonym Krzyżem, więc angażował się też w działalność patriotyczną. W ogóle też jest ciekawe to, że on trafił na roboty do Niemiec. W ogóle jest taka niezwykła historia o tym, jak to wagon jechał do Auschwitz, zatrzymał się, ponieważ drugi się wykoleił wagon i mieli pomóc przy jakby naprawie tego wagonu i tych więźniów zostawiono w końcu. Oni pojechali tym drugim wagonem, ten drugi wagon, który nie był okazał się nie udał, tylko na roboty do Niemiec. Taka jest historia rodzinna, że jednak tak cudem ocalał Stefan Rogulski, a na robotach do Niemiec z kolei doszło do bombardowania Drezna, bo akurat on pracował w Dreźnie i on cudem uszedł z życiem. Tam bodajże z 3000 osób 300 uszło z życiem, w tym właśnie Stefan Rogulski. No ale przez te swoje wojenne przeżycia miał chore płuco całe życie i generalnie w późniejszych latach no to strasznie go to męczyło, ale dożył 72 lat. Tutaj mamy właśnie zdjęcie na górze rodziny. Stefan Rogulski, żona, dwóch synów i wnuk. Na dole też Stefan Rogulski, to się tutaj pokazane jak no dożył czasów końca komunizmu. Długo się tym wolnym krajem, że tak powiem, nie nacieszył, bo niestety zmarł później. Też jego syn nakręcił film o swoim ojcu, mój ojciec, tam to się nazywa mój ojciec. Warszawa, Otwock, nie pamiętam już tytułu dokładnie, w każdym razie o swoim ojcu nakręcił film Krzysztof Rogulski.
Niestety ten film nigdy nie doczekał się premiery. On został nakręcony w 89, pewnie zalega gdzieś w archiwum TVP. Może jakoś się uda, jeśli ktoś, nie wiem, ma jakieś powiązania z TVP, to oczywiście apeluję, żeby gdzieś tam odnaleźć może i pokazać. Myślę, że warto przypomnienia postać Stefana Rogulskiego. Jak te 12 postaci, które złożą się na tę książkę, na te życiorysy. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, to oczywiście będę odpowiem. Myślę, że tu z mojej strony przybliżyłem gdzieś tam, nakreśliłem życiorysy. Jeśli któraś z postaci interesuje jakoś bardziej, to oczywiście odpowiem na pytania.